Czeka cię kara za antypolskie poglądy. Umrzesz w cierpieniach. Między innymi maile o takiej treści dostał ostatnio prezydent Jacek Jaśkowiak. Groźby dotyczyły nie tylko jego, ale także jego dzieci. O sprawie jako pierwszy poinformował serwis w Poznaniu.pl. Wśród powodów gruźb nadawca wymienił pomoc miasta dla Ukraińców, a także promowanie szczepień preparatem przeciw COVID-19, który w wiadomości nazwał śmiercionką. Ale na groźbach za pośrednictwem poczty elektronicznej się nie skończyło. Agresor lub agresorzy obrzucili wczoraj dom Jaśkowiaka jajkami. Sprawę zgłosili sąsiedzi. A to wszystko pod nieobecność prezydenta, który wraca dzisiaj z zagranicznej delegacji. Odniósł się jednak do sprawy telefonicznie. Ma konkretne podejrzenia na temat tego, kto za nią stoi. Nie zdziwiłbym się, gdyby te maile były inspirowane przez jakieś rosyjskie służby lub ewentualnie były wysłane przez osoby, które uległy tak naprawdę temu ruskiemu trollingowi. O tym świadczyć ma inna aktywność nadawcy. Tych samych adresów, bo to myśmy też mogli zobaczyć, były wysyłane te elementy, które pokazywały po prostu zasadność tak naprawdę, czy pseudozasadność agresji Rosjan na Ukrainę i to były te same adresy. To nie pierwszy raz, kiedy Jaśkowiak dostaje pogróżki. W sierpniu 2019 roku również informowaliśmy o tym, że otrzymał groźby śmierci. Tam była też ewidentnie taka groźba, tak, że jeżeli się pojawia na jakimś następnym festynie, to mogę się spodziewać tego samego, co spotkało prezydenta Pawła Adamowicza, czyli że mogę się spodziewać tego, że zostanę zamordowany. Podobne napływały też właśnie po wydarzeniach ze stycznia 2019. Wówczas prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zamordowany przez nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Krótko po tym policja złapała internautę, który napisał, że tak samo powinni skończyć prezydenci Poznania i Wrocławia. Tam było wiele takich też wyrażeń określanych powszechnie za obraźliwe czy obelżywe. Prezydent Poznania i jego urzędnicy wiadomość z połowy 2019 roku zgłosili do policji, a sprawą zajęła się prokuratura. W jego toku przesłuchano w charakterze świadka prezydenta Poznania, który zeznał, iż obawia się spełnienia gruźb zawartych w skierowanym do niego liście. Teraz sprawą maili zajmuje się policja. Tych gruźb, jak donosi portal w Poznaniu.pl, prezydent Jaśkowiak otrzymał w ostatnim czasie kilkanaście. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.